Oj, drodzy Państwo, padnie słowo szabla wielokrotnie, bo będziemy mówić o historii Polski właśnie pisanej szablą, a opowiedzą o niej moi goście koło mnie. Adam Buława, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Janusz Jarosławski, autor książki Szable Wojska Polskiego 1918-39. Dzień dobry. Witam Państwa. I obok Angelika Jarosławska, ambasador filmu Zrodzeni do szabli, którego zwiastun widzieliśmy. Witaj. Dobry wieczór. Zacznijmy, panie dyrektorze, od tego, bo słyszałem o tych sympatycznych państwa, że macie niezwykłą kolekcję szabli. No, można powiedzieć, że w świątyni sławy oręża polskiego i skarbnicy nieśmiertelnego ducha rycerskiego szabli zabraknąć nie powinno. I tak rzeczywiście jest. Szabla sięgająca, ta polska szabla korzeniami czasów Stefana Batorego. Potem mamy szable Zygmuntówki, Zygmunt III Waza, ale Jan III Sobieski. Potem czasy chociażby Kościuszki, zaczynają się walki o niepodległość. No, cały wiek XIX, potem właśnie odzyskiwanie tej niepodległości, okres dwudziestolecia międzywojennego, kiedy szable, co ciekawe, wcale nie przestały być, można powiedzieć, na świeczniku. Nadal się do nich często odwoływano. No, aż po czasy II wojny światowej, kiedy też, o dziwo, właśnie ta broń polska ciągle funkcjonowała. No właśnie, te szable nieodłącznie towarzyszyły historii Polski, polskim żołnierzom czy rycerzom wcześniej, ale tak naprawdę to nie doczekaliśmy się chyba takiego zbioru, który mógłby nam opowiedzieć o tych szablach i w końcu będzie. Będzie, tak, tak, tak. Będzie to publikacja Szable Wojska Polskiego 1918-1939. Niezwykła publikacja. Niezwykła z takiego powodu, z powodu osób, które mnie wspierają, z powodu również szabel, które zostaną pokazane. Zostanie podzielona na dwie części. W pierwszej części, obok broni polskiej, zostanie pokazana broń państw zaborczych. Szable austro-węgierskie, pruskie, rosyjskie, a także broń francuska, która przybyła do Polski wraz z armią generała Józefa Hallera, z błękitną armią. A 70 będzie ta druga część, tysięczna. Czyli te polskie, tak, tak. Szable. Czyje to będą szable? Druga część to są szable najwybitniejszych postaci okresu II Rzeczypospolitej. Szable marszałka Józefa Piłsudskiego. Tutaj zaprezentuję Państwu. No proszę. I te szable są wszystkie pod kluczem, prawda, panie dyrektorze? No, powiedziałbym, że zaledwie niewielki procent właśnie tej jakże polskiej broni jest udostępniany oczom zwiedzających, co nie oznacza, że kiedyś no, nasze podwoje się i w tym zakresie otworzą. No właśnie, bo polska szabla to nie tylko broń, ale to także polska historia, prawda? Tak, polska szabla jest fascynująca nie tylko ze względu na zastosowanie bojowe tej broni, ale także i przede wszystkim ze względu na tradycję i kulturę, która za nią idzie. Polska szabla nierozerwalnie związana jest z wartościami, z honorem, tradycją, polską kulturą. I była przekazywana z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna, szczególnie w polskich rodach arystokratycznych, rodzinach oficerskich. Tą szablę traktowano z wielkim szacunkiem, przekazywano z pokolenia na pokolenie, konserwowano, stanowiono świetności rodu. Chyba nie ma drugiej nacji prócz Japończyków, która z taką estymą obdarzyłaby oręż. No właśnie, zaczęliśmy mówić o tych szablach, które mają się znaleźć. Ma to być szabla Piłsudskiego, ale są też inne, bardzo ciekawe, o bardzo ciekawej historii szable. Tak, będzie pokazana szabla generała Mikołaja Bołtucia, wielkiego bohatera wojny obronnej 1939 roku. On prowadząc 5-tysięczny oddział na odsiecz Warszawy, po skończeniu amunicji wydał rozkaz bagnet na broń, i w czasie ataku na bagnety poległ. Także wielki bohater, przepiękna historia. Jeden z nielicznych generałów, tak, generałów, który poległ w czasie wojny obronnej. No i też ciekawa historia łączy się z szablą generała Sosabowskiego, którą też w muzeum można znaleźć i która też będzie w książce. Co to za historia? Tak. Jest to szabla pułkownika Sosabowskiego, którą przed wkroczeniem wojsk niemieckich do Warszawy on ukrył, zakopał w ziemi, w swoim ogródku. W 1975 roku jego siostra tą szablę... 30 lat po wojnie. 30 lat po wojnie. Tą szablę odkopała i przekazała do Muzeum Wojska Polskiego. Także przepiękna historia,
przepiękna również szabla. Udało mi się zrobić sygnaturę. Zbliżenie sygnatury i na tej sygnaturze jest rok 1914. Prawdopodobnie rok rozpoczęcia służby pułkownika Sosabowskiego, późniejszego generała, pierwszego komandosa, który skakał na spadochronie. Przepiękna historia. Panie dyrektorze, czym ci państwo ujęli pana, że jednak pan sięgnął pod ten kluczyk i otworzył te sejfy? Myślę, że pasja, myślę, że takie głębokie zaangażowanie. Myślę, że o szabli należy Polakom mówić wiele, przypominać tak naprawdę. Co prawda myślę, że każdy Polak z nas sakramentalne kończwać wstydu oszczędź, prawda? I ta scena jest wręcz ikoniczna, ale nadal trzeba jakby nad tymi konkretnymi egzemplarzami się pochylać, bo pamiętajmy, że właściwie każdy z tych eksponatów wiąże się z bardzo konkretną osobą. Tutaj była właśnie o tym mowa. Każdy opowiada odrębną historię. No a tak jak to było powiedziane, jest to element naszej tożsamości narodowej. W końcu nie bez kozery znalazł się nawet w hymnie narodowym. Tak jest. Angeliko, to kiedy w takim razie oficjalna premiera tej książki? Książki, która także będzie tłumaczona na obce języki. Tak, książka będzie miała swoją premierę na warszawskich targach książki w maju, ale także na spotkaniu militarnym w Cine będzie premiera książki w języku angielskim, ale to nie jest jedyny język, na którą ta książka będzie przetłumaczona. Jak wspominaliśmy, też wiele już książek powstało w przeszłości, nad którym pracowaliśmy. To 13 wydań. Ta jest dla nas chyba najważniejsza, bo to szabla polska, więc książki sprzedają się na całym świecie, począwszy od Stanów Zjednoczonych, przez Brazylię, skończywszy oczywiście na Chinach i Japonii. A mówiąc o Japonii, bo to jest bardzo ciekawy wątek, ilustrację do naszej książki przygotował pan Wojciech Zabłocki, słynny szermierz i osoba, która stoczyła ten słynny polsko-japoński pojedynek, więc będzie no to pięknie. Rzeczywiście bardzo, bardzo wyjątkowe. No i zapraszamy gorąco także do śledzenia naszych kolejnych działań, bo oprócz tego, że powstanie rodzinnie miejsce w Warszawie poświęcone Białej Broni, które przygotowujemy, to także 25 stycznia spotkamy się w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w sali kolumnowej, gdzie odbędzie się spotkanie dotyczące Białej Broni i filmu Zrodzeni do Szabli, w który jesteśmy rodzinnie zaangażowani. Czyli już niedługo. Zapraszamy państwa także później w maju do księgarni, wcześniej może jeszcze do muzeum, tam może się uda coś zobaczyć.